Pierwsi byli Francuzi. Kiedy Niemcy poznali ich metody, uznali, że muszą bronić swoich zwiadowców. W efekcie również zaczęli budować jednoosobowe do walki, które nazwano myśliwcami. Francuzi i Niemcy od 8 miesięcy tkwili na swoich pozycjach. Żołnierze okopali się, by chronić się przed piskami artyleryjskimi. Często nie widzieli horyzontu. Tylko niebo nad nimi było czyste. Nierzadko w chmurach pojawiała się skrzydlata sylwetka. Pierwszego kwietnia 1915. Oto francuski Morin Saulnier ma spuścić dwie bomby na stanowiska niemieckie. Ci na wysokości 1000 metrów poza zasięgiem luf wroga. Francuska artyleria otwiera ogień zaporowy. Niemiecka maszyna wpada w pułapkę. Morin postanawia się zbliżyć. Może dogora pod warunkiem, że wzniesie się wyżej. 80-konny silnik pracuje na pełnej mocy. Samolot leci z prędkością blisko 100 km na godzinę. Morin jest wysoko. Atakuje. Za sterami siedzi jeden z najlepszych ówczesnych pilotów, wówczas najbardziej doświadczony na świecie. Przed wojną wygrał wiele wyścigów i występował na całym świecie. W Ameryce i Południowej w Europie. Nazywa się Roland Garros. Był najbardziej doświadczonym z pilotów. Pokonał Morze Śródziemne i zaliczył mnóstwo godzin lotu. Był ówczesnym celebrytą. Prasa o nim pisała. Zamieszczała zdjęcia. Był znany. Garros uznał, że Niemiec mu nie ucieknie. Ustawił się 30 metrów za nim. Wystrzelał do niego cały magazynek. 24 naboje. Niemiec zanurkował. Pociski go nie trafiły. Pasażer odpowiedział ogniem. Kula przebiła skrzydło samolotu Garrosa. Pasażer Niemca ładował karabin, pilot lawirował, lecz Garros miał szybszą i zwinniejszą maszynę. Podążał za nim jak cień i wystrzelał w jego kierunku 3 magazynki. Na wysokości 1000 metrów pocisk trafił w zbiornik paliwa. Ogień ogarnął drewno i płótno konstrukcji. Garros wygrał. Wiadomość o zwycięstwie rozeszła się jak błyskawica. Nie było to pierwsze zwycięstwo powietrzne po stronie francuskiej, lecz pierwsze, w którym to sam pilot strącił wroga. System był tak skuteczny, że kilka dni później zestrzelił kolejnego wroga i trzeciego. 3 zwycięstwa w 2 tygodnie. Tego jeszcze nie było. Roland Garros zainicjował nowoczesne walki myśliwców. Od 1 do 15 kwietnia 1915 zestrzelił 3 maszyny. Pierwsze zwycięstwa francuskie, szczególnie te Garrosa, wywołały szok w obozie niemieckim. Uświadomiono sobie, że Francuzi dysponowali nową bronią w postaci samolotu z groźnym, znanym z bitew karabinem maszynowym. Francuzi mieli nową broń, a Niemcy nie wiedzieli, jak odpowiedzieć. Wielką zasługą Rolanda Garrosa jest strzelanie przez śmigło. 8% pocisków uderzało o deflektor i uciekało w bok, więc pilot mógł stać się ofiarą własnych, rykoszetujących kul. Z
System był rewolucyjny. Zamontowano go na innych samolotach Morin-Saulnier, zyskując ogromną przewagę nad Niemcami. Dzięki temu atakować wrogie aeroplany zwiadowcze fotografujące francuskie linie. Stały karabin maszynowy strzelający w kierunku lotu pozwala lepiej wycelować, niż gdy karabin jest obsługiwany przez pasażera samolotu z dwoma miejscami. Strzelając przez śmigło, zamieniamy samolot w sprawną broń. Celujemy maszyną na wprost, a nie w bok jak dawniej. Uważano, że pilot nie może prowadzić i strzelać jednocześnie. Garros udowodnił, że jest inaczej. Mógł wykonywać szybsze manewry. Taki karabin wystrzeliwał 400 pocisków na minutę, zwiększając szansę trafienia wroga. Niemcy chcieli zdobyć ten mechanizm i ślepy los sprawił, że im się udało. Garros musiał wylądować z powodu awarii silnika. Wylądował za liniami wroga. Wiedział, że nowe rozwiązanie techniczne może pomóc Niemcom. Podpalił samolot, ale śmigło nie spłonęło w całości. Roland Garros został jeńcem, a samolot przejęli Niemcy. Zdobyli rewolucyjny mechanizm i postanowili go udoskonalić. Dzięki wynalazkowi z roku 1915 Niemcy zrobili krok naprzód. Próbowali zintegrować z francuskim mechanizmem karabin zsynchronizowany ze śmigłem. Zakłady Fokkera zadeklarowały gotowość ulepszenia mechanizmu przez zamontowanie wielokrążka synchronizującego. Karabin nie strzelał, gdy łopata śmigła znajdowała się przed lufą, dokładnie naprzeciwko niej. Nie mógł jej uszkodzić, więc samolot mógł dalej latać. Przejęcie samolotu Garrosa sprawiło, że Niemcy wdrożyli rozwiązanie, do którego sami doszliby znacznie później. Mechanizm zamontowano na Fokkerze E. Był groźny. Latem 1915 roku Niemcy zapanowali na niebie. Francuzi zareagowali, przyspieszając szkolenia, skracając je do 3 tygodni. Jak wyszkolić pilota? Po kilku godzinach objaśnień był z siebie. Uczeń sam w samolocie na ziemi uczy się pilotować. Najpierw uczono pilotów jazdy samolotem na wprost, w maszynach zwanych pingwin. Miały przycięte skrzydła. Potem następowała specjalizacja. Piloci myśliwców uczyli się strzelać w szkole w Cazo. W bazie Cazo młodzi ludzie marzą o zdobyciu sprawnych lotników. Chcę wykonywać ten zawód, bo oni go stworzyli. Najpierw towarzyszy nam instruktor. Jest zawsze obecny. Uczy nas podstaw latania myśliwca. Kadeci lotnictwa umieją już pilotować. Tutaj uczą się sztuki walki powietrznej. Instruktorzy zamienią ich w myśliwych walczących w przestworzach. Trwa balet startujących samolotów. I to od roku 1915. To nie są marynarze, lecz w motorówkach uczą się strzelać do celu ruchomego. Staw jest symulatorem. J'ai adoré le...
Uwielbiam strzelanie na stawie. Wypracowano proste metody, by uczyć się strzelać do wroga. Wtedy odkryto trzeci wymiar, w tym sensie, że można dać się do celu w ruchu i strzelać samemu się przemieszczając. Obecnie mamy środki techniczne, które pozwalają to zrozumieć i się nauczyć. Mamy symulatory. Wówczas tego nie było. Obecnie trzeba pływać łódką. Symulator zastąpił staw, ale nic nie zastąpi prawdziwego lotu. Uczymy się oddawać skuteczne strzały. Trzeba zająć dogodną pozycję, najlepiej nadlecieć z tyłu wroga, tak by nas nie dostrzegł. Strzelić i odskoczyć. Tak wygląda ideał. Wówczas piloci pali tak samo, żeby nie stracić życia i maszyny. Bandyta cię atakuje, przechodzisz do defensywy i ja go dociskam. Instruktor udziela nam rad, ale po to, by pojęcia były bardziej zrozumiałe, rękoma ilustruje swoje słowa. Ale nie ma nic lepszego niż prawdziwy lot, podczas którego uświadamiamy sobie, czym jest trajektoria lotu. Wszyscy pisali, że najtrudniejsza jest nauka strzelania, czyli trafienie w ruchomy cel samemu będąc w ruchu. Po zajęciu pozycji pilot musi myśleć jak myśliwy. To jest jak strzelanie do gołębia. Gołąb się porusza i jeśli się celuje w niego, to zanim poleci do wybranego miejsca, cel już z niego uciekł. Trzeba celować w kierunku ruchu celu z wyprzedzeniem. Tak powstało strzelectwo dynamiczne. Piloci musieli poznać to zjawisko przed rozpoczęciem lotów. Ci pierwsi mieli do czynienia z bronią taką, jaką dysponowała piechota w okopach. Strzelali z karabinów lub Hotchkissów z bardzo prostymi systemami celowniczymi. Obecnie broń jest przystosowana do samolotów, a celowanie jest wspomagane elektronicznie. Nie muszę oceniać odległości do celu. Cofano ją w przybliżeniu i odpowiednio nastawiano celowniki. Nasze są automatycznie naprowadzane. Wszystko jest prostsze. Prędkości były mniejsze niż obecnie. Czas, jakim dysponujemy do wycelowania zajęcia pozycji, jest znacznie krótszy. Na środku widzimy to, co piloci nazywają spaghetti, czyli wskaźnik trajektorii pocisku. Jeśli wróg przeleci przez krzyżyk, strzelec ma pewne trafienie. Obecnie to samolot, a nie pilot, wykonuje wszystkie obliczenia. Staramy się uzyskać tak zwaną kopertę, czyli konfigurację, która pozwoli trafić przeciwnika i zestrzelić go. Lecz obecnie, jak dawniej, żeby to uczynić, trzeba opanować umiejętność pilotowania, by odpowiednio się ustawić. Znamy pioniera tej sztuki. Adolphe Peguy, prekursor akrobacji lotniczej i pierwszy as wojenny, zginął 1915, mając 26 lat. Peguy był asem akrobacji. Jako pierwszy wykonał pętlę, czyli odwrócił samolot na plecy i zrobił koło w pionie. Potrzeba było dużo odwagi. Nikt nie wiedział, jak samolot zareaguje. Na pewne przykre niespodzianki. Wszyscy podkreślają, że przed Pegudem nie umiano prowadzić samolotu. Nikt nie był świadom, jak ważna okaże się akrobacja jako element walki powietrznej.
ciągu tych inżynierowie i piloci opanowali przestworza. Znają groźne zjawiska aerodynamiczne. Samolot Extra 330 jest najlepszą z maszyn do akrobacji. Podobny jest do tych z roku 1914. To jednopłat z silnikiem. Nie znając tej maszyny, można szybko popaść w kłopoty. Wiele osób ma wypadki, nawet śmiertelne, wykonując proste manewry. Samolot jest jak rumak. Trzeba go poznać, by wydobyć z niego to, co najlepsze i rozpoznać, gdy zamierza się znarobić. Dla pionierów wszystko nowe. Wielu straciło życie, nieświadomie naruszając prawa aeronautyki. Podczas pierwszej wojny zginęło około 4,5 tysiąca pilotów. Wbrew powszechnemu mniemaniu, nie wszyscy stracili życie walcząc na niebie. 3/5 z nich w wypadkach. Jedną z sytuacji, której obawiali się najbardziej, było przeciążenie samolotu w kierunku obrotów silnika, czyli w lewo. Trzeba było kontrować, by nie znaleźć się na plecach. Postaram się zilustrować ten efekt śmigła. Otwieramy przepustnicę i śmigło obraca się z większą lub mniejszą prędkością, ściągając samolot w poślizg, w lewo lub w prawo. Tym razem w moje lewo. Nowoczesne samoloty mają tylko przestawiony silnik w prawo, by zapobiec temu efektowi. Podczas pierwszej wojny światowej obracał się cały silnik. Teraz jest zablokowany i obraca się samo śmigło. Omawiane to jest więc słabsze i wykorzystujemy je w akrobacji, by obracać samolot w sposób inny, niż to wynika z zasad aerodynamiki. 50 km na godzinę w lewo. Mogę samym drążkiem zatrzymać ruch pionowy schodzący. Jeśli zrobię to samo, ale w prawo, nastąpi lekkie zatrzymanie na szczycie z powodu zmiany prędkości. Ster nie jest tak skuteczny, ale radzimy sobie we współczesnych samolotach. Piloci latali wysoko w otwartych samolotach. Było im zimno, a deszcz moczył ich do suchej nitki. Byli zmęczeni i zestresowani. Ale sytuacja powodowała, że godzi wszelkie ryzyko. Startując, pilot wiedział, że szanse powrotu wynoszą mniej więcej 50%. Dzisiejsi piloci nie zgodziliby się na latanie w tamtych maszynach. Ale w roku 14 piloci nie byli doświadczeni i samo utrzymanie maszyny w locie było aktem heroizmu. Odkrywali cudowny świat latania. Wszyscy byli autentycznymi pasjonatami. Nie mieli pojęcia o tym, jak zapanować nad maszyną. Radzili sobie jak mogli, ale w konsekwencji wielu nie mogło wyjść z korkociągu. Wyobraźmy walkę. Pilot próbuje uciec, przyspieszając na skręcie. Szybko traci panowanie nad maszyną i wpada w korkociąg. Skręt o małym promieniu, pełna moc. Ściągam, ale mam za małą prędkość. Samolot wpada w korkociąg. Jeśli nie zrobię, to może być tylko gorzej. Wysokościomierz wskazuje, że opadanie jest szybkie. Licznik prędkości pokazuje zero. To się nie zmieni, jeśli nie zadziałam. Kontruję, przymykam przepustnicę i samolot sam wychodzi. Niekiedy nie wiedzieli, co się z nimi dzieje. Jeśli nagle samolot wymyka się z poli, stres jednych mobilizuje do szybkiego działania, ale innych
paraliżuje. Zastanawiając się nad konstrukcją samolotu, stwierdzono, że wielkość elementów sterowniczych ma wpływ na prawidłowe reakcje samolotu. Podczas wojny odkryto, co uczynić, by samolot stał się posłuszny pilotowi. Tamci piloci wsiadali do maszyn znacznie mniej pewnych niż nasze. Ryzyko było poważne. Oceniali je i w pełni akceptowali. My również tak postępujemy. Jesteśmy dumnymi następcami tych, którzy byli pierwsi i przekazali swą. Jedną z pierwszych opanowanych figur była pętla, wówczas przypominająca przecinek. Pokażę, jak wyglądała pętla w czasach I wojny światowej. Muszę zmniejszyć prędkość, lekko schodzić i wejść w pętlę tak, jak ówczesny pilot myśliwca. Pętleje, a silnik jest za słaby, by wyciągnąć maszynę w górę. Samolot sam dochodzi do szczytu i dopiero wtedy prędkość się zwiększa, dzięki czemu mogę zapiąć pętlę. Tak zachowywał się samolot Peguda. Mówi się, że latanie jest najstarszym marzeniem człowieka. Pionierzy je mieli, a ja ich naśladuję. Verdun, rok 1916. Najstraszniejsza z bitew I wojny światowej. Zwycięstwo spłynęło z chmur. Po stronie francuskiej zebrano pierwsze eskadry myśliwców. Podczas bitwy pod Verdun generał Pétain rozkazał: Majorze de Rose, niech pan oczyści niebo. Major latał od roku 1915. Zebrał się najlepszych pilotów i kazał im oczyścić przestworze. Patrolowano niebo na różnych wysokościach, by przeganiać wroga. Do końca bitwy francuscy lotnicy panowali na niebie. W efekcie potrzeba produkowania większej liczby maszyn. Przemysł podjął intensywne działania, by na front dostarczyć jak najlepsze samoloty. Nowe modele stawały się przestarzałe po zaledwie kilku tygodniach. W roku 1916 francuskie lotnictwo liczyło ponad 1000 maszyn. Dwa lata wcześniej było ich zaledwie 100. Większość myśliwców miała silniki rotacyjne, lecz pojawiły się nowe rozwiązania w postaci silników stałych, mocniejszych i łatwiejszych do seryjnej produkcji. Wykorzystano w nich nowatorskie aluminium. Wyposażono je w spręż, dzięki którym samoloty mogły się wznosić na 6000 metrów, co wcześniej było niemożliwe. Zmienił się wygląd samolotów. Pod koniec roku 1916 inżynier-wizjoner Louis Bechereau zaprojektował niezwykłego Spada 7. Ten smukły samolot był cudem aerodynamiki. Dzięki stałemu silnikowi o mocy 180 koni mechanicznych, piloci francuscy mogli rywalizować z niemieckimi myśliwcami. Spady miały dwa karabiny maszynowe zsynchronizowane z silnikiem. Ci, którzy na początku mieli wątpliwości, zamilkli. Zwycięstwo można było osiągnąć tylko z pomocą lotnictwa. Samoloty stały się bronią. Piloci spoglądali w niebo, które przynosiło śmierć i sławę. Pragnęli zostać bohaterami, asami. Walczący naród potrzebuje bohaterów, by podtrzymać entuzjazm żołnierzy. Ale by nimi zostać, trzeba spełnić szereg warunków. Pojawiło się pojęcie asów. W Niemczech, we Francji, wszędzie. Musieli być młodzi, w wieku zbliżonym do większości żołnierzy oraz wykazać się wielką odwagą, tak by zaskoczyć przeciętnego obywatela. Mój Boże, jaki to niezwykły! Po 5 zwycięstwach pilot nazywany był asem. Dla opinii publicznej, gazet i rodzącego się kina, jak też dla fotografów, taki człowiek stawał się celebrytą, jakbyśmy to dziś nazwali. Pour les photographes, quelqu'un qu'on dirait maintenant médiatisé.
Media miały w tym znaczący udział. Największe dzienniki pisały o pilotach. Opisywano ich jako samotnych bohaterów, podsycając mit walki jeden na jednego. Byli myśliwymi o wybitnych cechach indywidualnych. Najważniejszym z francuskich asów był młody Guy. Georges Guynemer był najbardziej znanym z pilotów. Nic nie wskazywało na to, że zrobi taką karierę w lotnictwie. Był szczupły, chorowity, miał wygląd młokosa. Jego decyzja o lataniu wszystkich zaskoczyła. Guynemer zawsze ryzykował. Mawiał, ten, kto nie dał z siebie wszystkiego, niczego nie dał. Był porywczy, popędliwy. Gazety przedstawiło jako człowieka nadzwyczaj odważnego, ryzykującego życie, ale i uroczego. Georges się podobał. Nazywano go Archaniołem Guynemer. Ten as zaliczył 53 zwycięstwa. Dowodził słynną eskadrą bocianów, Les Cigognes. Zginął 11 września 1917 w wieku 22 lat. Była to najsławniejsza z eskadr. Przetrwała wojnę i wciąż istnieje. Bocian jest symbolem Alzacji, mitycznym ptakiem. Eskadra bocianów podtrzymuje tradycje, które narodziły się 100 lat temu. Nadal są żywe. Piloci przejęli dziedzictwo wielkich asów I wojny światowej, takich jak Guynemer czy Fonck. Jesteśmy ich skromnymi następcami, dumnymi z przynależności do tej eskadry. Chcemy podążać ich śladem. Podtrzymujemy ich historyctwo. To nasze zadanie. Zapewnić trwałość i ciągłość historii. Dysponujemy dokumentami z pierwszych lat eskadry. Tutaj mamy księgę rozkazów trzeciego klucza, w którym latał Guynemer. Piloci podpisywali się w niej przed startem, a po powrocie opli przebieg misji. Na tej stronie kapitan Guynemer podpisał wylot, ale już z niego nie wrócił. To było 11 września 1917 roku. W zasadzie to, co my obecnie podpisujemy i wypełniamy, niewiele się różni od tych dokumentów. Godzina wylotu, powrotu oraz opis czynności. Dzięki księgom rozkazów wiemy, jak piloci wtedy działali, jaki duch panował w eskadrze. Przede wszystkim koleżeństwa, również poza służbą. Staramy się podtrzymać w naszej eskadrze dawnego ducha. Oto samolot Morane, model 1919, i jego piloci. 100 lat później Mirage 2005, również z pilotami stojącymi przed swoją maszyną. Te same pozy, które przypominają, że choć czasy się zmieniły, a samoloty i sytuacja są całkiem odmienne, to piloci muszą wykazywać się taką samą odwagą, śmiałością. Ten sam rytuał przy starcie. Warunki są inne, ale zadania takie same jak w latach 1914-18. Strzec nieba. Okay, go on, 3-3, 1-0-1-3, you've been up 2-3, you've been up.
Piloci stali się symbolami. Pozują również dla celów propagandowych. Ich twarze, uśmiechy, mundury oraz samoloty stały się sławne i rozpoznawalne. Noszę nazwisko Funk. Rodzice stale mi o tym przypominali. Jestem z niego dumny. Zostałem pilotem dzięki mojemu krewnemu pilotowi. René Funk, 75 zwycięstw. Przeżył wojnę i nigdy nie został trafiony. Funk był asem nad asami, człowiekiem niezwykłym. Miał wyjątkową technikę walki, którą sam opracował w latach 1914-18. Funk wiedział, jakie są jego możliwości. Został asem dzięki zimnej krwi oraz wielkim umiejętnościom pilota i strzelca. Był przeciwieństwem Guynemera. Georges był samotnym wilkiem. Funk działał zespołowo. Naganiali mu wrogów, on zaś atakował, gdy był pewny zestrzelenia. Zaangażował się, bo pragnął odwetu za rodzinę. Pochodził z Alzacji i bardzo przeżył jej aneksję. Samoloty Caudron, G3, Spad, Nieuport, Goliath Farman ścierają się z Taubami, Albatrosami, Gotami i Zeppelinami. Niemieckim jednikiem Funka był Manfred von Richthofen, zwany Czerwonym Baronem. Zginął 21 kwietnia 1918, mając 25 lat. Mit Manfreda von Richthofena był trojaki. Po pierwsze, jeśli mierzyć chwałę liczbę strzeleń, to był najlepszy wśród myśliwców. Zaliczył ich aż 80. Po drugie, był arystokratą i oficerem kawalerii. Po trzecie, zasiadał za sterami czerwonego trójpłatowca, który wyróżniał się wśród innych. Stąd Czerwony Baron, choć Francuzi nazywali go Czerwonym Diabłem. Richthofen był niemieckim arystokratą, baronem. Wywodził się z kawalerii i został asem lotnictwa. Nie pił, nie palił, był sztywnym prusakiem. Był nie tylko najlepszym z Niemców, miał najwięcej zwycięstw ze wszystkich pilotów. Ci z Ententy osiągali 70-72 trafienia. Richthofen ich przewyższał. Tak duża liczba zwycięstw była możliwa dzięki rozwojowi techniki lotniczej. W roku 1918 samoloty pędziły prawie 100 km na godzinę. Pasjonaci i rekonstruktorzy rekonstruują dawne myśliwce. W stowarzyszeniu Memorial Flight wolontariusze pracują nad samolotami francuskimi, brytyjskimi i niemieckimi. Chcemy, by samoloty z czasów I wojny światowej znów latały. Dbamy o detale. Czasami marzymy, że gdyby cofnąć czas i postawić nasze maszyny wśród samolotów z tamtych lat, nikt nie zauważyłby różnicy. Taki mamy cel. Analizujemy najdrobniejsze nit, znaki, żeby nasze maszyny były takie jak tamte. Konstruktorzy dbają o każdy detal. Trzeba odtworzyć dawne, często zapomniane technologie powlekania płótnem. Niegdyś codziennie są powielane od 100 lat. Najważniejsza jest precyzja.
gdyż za kilka tygodni to skrzydło będzie musiało unieść samolot ważący kilkaset kilogramów. Odbudowa samolotu trwa wiele lat. Cały czas prowadzimy badania i poszukiwania. Szukamy detali, dokumentacji. Staramy się wszystko zrozumieć. Nie chodzi tylko o odnowienie samolotu, ale i o poznanie jego losów. Od roku 1917 samoloty produkowano taśmowo. Jedna maszyna to kilkunastu robotników i kilka dni. Każdy miał swoją specjalność. Miedziownik, spawacz, cieśla, mechanik. Płótno na skrzydła naciągały kobiety. W roku 1917 tylko one umiały zszywać tkaniny. W przemyśle lotniczym zatrudniono tysiące kobiet, przyczyniając się do ich emancypacji. Widok startującego samolotu jest ekscytujący, szczególnie po kilku latach pracy nad nim. W muzeach można tylko oglądać samoloty na ziemi od wielu lat pokrywające się. Nieczęsto da się zobaczyć samolot z pierwszej wojny wznoszący się w niebo jak dawniej. Zbiornik pełen, 15 minut lotu. Mam tylko tyle. Startujesz z przełącznikami do dołu i podajesz całą benzynę. No, to do boju. Samoloty Memorial Flight latają zaledwie kilkadziesiąt minut w roku. Warunki muszą być idealne, by nie uszkodzić maszyny. Pokazy organizowane są z wyjątkowych okazji, jak tutaj pod Paryżem. Niezwykła to chwila. Lecą dwa samoloty, oryginalne i wciąż sprawne. Spad 13 i Fokker D7. Na okularach jest mgiełka i nic nie widzę. To dlatego piloci mieli szale, bo w razie wycieku oleju czy wody mogli nimi przecierać okulary, by odzyskać pole widzenia. Spadów 13 jest sporo, ale to jedyny oryginalny egzemplarz zdolny do latania. To mityczna maszyna. Siedzimy w samolocie myśliwskim z karabinami maszynowymi, których spust jest umieszczony na kolbie. To prawdziwy myśliwiec. Jest w nim ciasnawo, ale to samo czuli dawni piloci. Lecimy, wcelowujemy dwa karabiny maszynowe i gotowe. Myślę, że tutaj na niebie nic nam nie zagraża. Jesteśmy niejako ostatnim ogniwem długiego łańcuszka. Trochę się boimy, ale nic nam nie grozi. Żeby być pilotem myśliwca, trzeba mieć charakter zabójcy. Nie wiem, czy mógłbym nim być. W sumie dzisiejsze lotnictwo myśliwskie jest takie jak 100 lat temu. Wykonujemy te same ruchy, ale samolot Rafale jest znacznie trudniej wprowadzić w korkociąg niż samolot klasyczny. Kiedy zaczyna się walka w powietrzu, możemy sobie pozwolić na pewien luz, bo komputer pokładowy da z siebie wszystko, by wycisnąć maksimum z maszyny, nie zagrażając samemu lotowi. Możemy skupić się na walce. Sto lat po powstaniu lotnictwa bojowego wciąż pojawiają się nowinki techniczne, tak jak podczas I wojny światowej. Listopada 1918.
koniec wojny. Bilans jest straszny. 18 milionów ofiar śmiertelnych i inwalidów. Pierwsza wojna światowa spowodowała bezprecedensowy rozwój techniczny. Dla lotnictwa była siłą napędową. W przeddzień wojny Francuzi mieli 140 samolotów, w dniu jej zakończenia 3600. Przez 4 lata do obsługi tych maszyn Francja wyszkoliła 6 tysięcy obserwatorów i 12 tysięcy pilotów. L'aviation va évoluer Lotnictwo szybko się rozwijało. Mimo wszystko wojna miała pewne pozytywy techniczno-produkcyjne. Na koniec wojny Francja zatrudniała 90 tysięcy osób w lotnictwie. Większość pilotów, obserwatorów i nawigatorów zdemobilizowano. Samoloty zaś sprzedano. Podczas wojny produkowano bombowce, które później posłużyły do transportu pasażerskiego i towarowego. Lotnictwo cywilne narodziło się dzięki samolotom, które przekształcono w transportowce liniowe we Francji, Wielkiej Brytanii, Europie, ale też dzięki gotowym załogom, jednak to już całkowicie inna opowieść, ta o lotnictwie cywilnym portowym. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Krzysztof Brzeziński. Czytał Marek Ciuna.